Dla mnie teraz najważniejszym problemem jest kwestia inwestycji. Jeśli spojrzymy na całego spadku PKB w krajach OECD, zobaczymy, że spadek, że ponad 95% całego spadku był spadek inwestycji. W porównaniu na przykład do konsumpcji, wszystko to było, spadek konsumpcji jest do tej pory dosyć mało. Największy spadek był spadek inwestycji. Kryzys spowodował, że inwestycje prywatne gwałtowane spadły. Teraz możemy mówić, że jest w rzeczywistości jest strajk inwestycji w świecie. To znaczy, że prywatne przedsiębiorstwo nie inwestuje w gospodarkę. Starają się zwiększyć swoje zyski, odbudować swoje rezerwy i czekać na lepsze czasy, by jeszcze raz inwestować. To znaczy, że prywatne przedsiębiorstwa popierają politykę, tak jak to obecne wprowadzenie Wielkiej Brytanii, tak jest obniżenie wydatki publiczne, szczególnie za sprawy socjalne, i obniżenie podatki dla biznesów. Problem z tym jest, że mimo tego prywatne firmy jeszcze nie inwestują i gospodarki wzrosły w tych krajach, że inwestycje publiczne wzrosły i zastąpiły inwestycje prywatne. Najlepszym przykładem są Chiny. Ja zgadzam się z Marcinem z tym, ale nie zgadzam się, że to jest przykładem takiego hiperkapitalizmu, bo to jest przykład w gospodarce, gdzie banki są w rękach rządu i duże gałęzie gospodarki są w rękach rządu i to znaczyło, że mogli inwestować w gospodarce. I też w sferze ekologicznej też w Chinach to rośnie teraz. Najlepszym przykładem w Europie jest Polska teraz. Polska udało się uniknąć recesji. Oczywiście są duże problemy socjalne, ja zgadzam się i wszyscy co mówimy teraz. Ale sytuacja byłaby nawet jeszcze gorzej, jeśli byłyby recesje w Polsce. W Polsce prywatne inwestycje spadły dosyć mocno. W ostatnim roku to były spadek inwestycji prywatnych było ponad 17%, ale inwestycje publiczne pobudzone przez fundusze europejskie zwiększyły się. I to oznaczyło, że polska gospodarka ciągle rosła pomimo kryzysu. Najgroźniejsze dla polskiej gospodarki byłoby, jeśli rząd zredukowałby swoją inwestycję. Niestety dla mnie to jest chyba prawdopodobnie, bo rząd zobowiązał się zredukować swój deficyt do około 2,5% do następnego roku. I co więcej, polski rząd teraz chciałby zmusić samorządy, by zmniejszyć swoje długi i deficyty. I to jest bardzo groźne dla Polski, bo samorządy teraz inwestują najwięcej i korzystają najwięcej środków z Unii Europejskiej. Więc w rzeczywistości, kiedy inwestycje publiczne wzrosły, inwestycje prywatne jednocześnie też ma tę tendencję do wzrostu. I tak była sytuacja w Wielkiej Brytanii przed wyborami. Ale oczywiście teraz mamy kwestię jakości i ilości. Na przykład jest mądre, że polski rząd inwestuje tyle środków z Unii Europejskiej na stadionach i na stadionach, które będzie niezyskowe za parę lat, albo tylko na drogi, nie na kolei i tak dalej. Oni są kwestie, oni są pytania dla lewicy, że inwestycje teraz, bo możemy mówić, że chyba każdy problem cywilizacyjny teraz jest kwestią inwestycji. Po tej konferencji ja muszę wrócić do Warszawy pociągiem i to będzie trwać 6,5 godziny. I co to jest? To jest kwestia inwestycji. Kwestia opieki zdrowotnej teraz w Polsce jest kwestia inwestycji w szpitalach i tak dalej. Kwestia ekologii jest kwestia inwestycji. Każde pytanie teraz cywilizacyjne, nie tylko w Polsce, ale w Europie i poza Europą jest kwestia inwestycji, ale mądre, jakościowe inwestycje publiczne w tych sferach, które są ważne dla społeczeństwa. Więc alternatywą jest problem inwestycji zamiast cięć wydatków.
Najlepsze oczywiście było być, ci to było wprowadzenie przez Unię Europejską jako program rozwoju dla Unii przez na przykład inwestycje w technologie ekologiczne, inwestycje w szybkie połączenie kolejowe tak dalej. Bez tego jest realne zagrożenie, że projekt Unii Europejskiej mógłby rozpadać. Grecja już grozi wyjściem z strefy Unii i Unia Europejska jest coraz bliżej przekreślenia jednego z największych osiągnięć integracji, tak jest traktatu Schengen. Więc potrzebny jest w Europie i dla europejskiej lewicy, nie jest tylko nowa wizja dla przyszłości Unii Europejskiej, ale co więcej nowy program gospodarki, co mógłby pobudzić gospodarkę przez nową ścieżkę rozwoju. I dla mnie to jest kwestia mądra, prospołeczna inwestycja w gospodarce, bo prywatny firmy nie inwestuje i kiedy zaczynają inwestować jeszcze raz, wiemy jak inwestycje to często jest. Ja muszę pokreślić, to nie jest taka sprzeczność między inwestycją publiczną i prywatną, bo kiedy rząd inwestuje, to pobudzi też inwestycje prywatnych firm.